Cześć, witam. Zacznę od przyrządu medycznego. Oto stetoskop. Każdy lekarz ma dzisiaj stetoskop. Został wynaleziony w XIX wieku, w 1816 roku, przez francuskiego lekarza. Jak mówię, bez stetoskopu nie wyobrażamy sobie dzisiaj działalności medycznej, ale tego stetoskopu nie miał i nie mógł się nim posługiwać bohater książki, którą wam za chwilę pokażę, ponieważ urodził się i działał w XVIII wieku. Oto ta właśnie książka Andrew Millera, angielskiego pisarza, pod tytułem Przemyślny ból. A bohaterem jest James Dreyer, wybitny XVIII-wieczny lekarz i chirurg angielski, który zdobył sobie wielką sławę również poza granicami Wielkiej Brytanii. Książka rozpoczyna się bardzo dramatycznie, wstrząsająco, bo to pierwsza scena to jest sekcja zwłok przeprowadzana w stodole, w prymitywnych warunkach przez dwóch XVIII-wiecznych lekarzy właśnie na zwłokach Jamesa Dreyera. Czego oni tam szukali? Otóż szukali czegoś, co charakteryzowało tego lekarza i tego człowieka. A co to takiego było? Już czytam. Tę cechę posiadał lekarz już od dzieciństwa. Chłopiec nie wiedział, co to cierpienie. Chłopiec nie cierpiał nigdy w swoim życiu. Co więcej, każda rana, jaką mu zadano, goiła się w takim tempie, że można było niemal siedzieć i patrzeć, jak się zabliźnia. Łączy blednie i znika. Oparzenie stawało się całkiem niewidoczne po 3 dniach, choć ręce dziecka przekłuto kilkanaście razy. Skóra była gładka i bez skazy. Ta cecha pozostała mu również w dorosłym życiu. I co o nim czytamy? James Dreyer. No cóż, jego trudno byłoby w ogóle nazwać człowiekiem. Maszyna do krajania, automat. Niebezpieczny? Bardzo niebezpieczny. Ponieważ, jak już powiedziałam, James nie odczuwał bólu, nie odczuwał zagrożenia, lęku, ale jednocześnie nie posiadał empatii. Czyli sam nie czuł bólu i nie potrafił sobie wyobrazić, że ktoś inny może ten ból czuć. Stał się automatem do przeprowadzania operacji. Czasem wobec pacjentów był brutalny, ale skuteczny. Zawsze po wyjściu od pacjenta nie zostawiał mu słów pocieszenia, tylko raczej rachunek za wykonaną pracę. James, jak już powiedziałam, był wybitnym lekarzem, ponieważ stosował metody, które były nowatorskie jak na tamte czasy i których jego koledzy nie stosowali, na przykład cesarskie cięcie. Były to według nich metody jakieś diabelskie, przypominające szarlatanerię. Autor bardzo ciekawie pisze o swoim bohaterze, przedstawia też bardzo ciekawie ówczesny świat, nie tylko medyczny. Mamy tu portrety różnych innych postaci, takich jakichś dziwaków, na przykład portret oszusta jarmarcznego albo portret arystokraty, który gromadzi w swoim pałacu dziwolągi w postaci dziwnych ludzi, na przykład zrośnięte bliźnięta syjamskie, człowieka, który jest rybą, czyli oddycha tylko pod wodą. Takich postaci mamy wiele. Atrakcją tej książki jest również pewien wyścig. Otóż caryca Rosji Katarzyna ogłosiła, że jej lekarzem zostanie ten, kto najszybciej pokona odległość między Londynem a Petersburgiem. Nasz bohater bierze również udział w tym wyścigu. Nie powiem, jak ten wyścig się skończył, ale jego trasa biegnie przez Polskę, na przykład Gdańsk, Bydgoszcz, a potem górą, czyli tam przez Litwę, wokół oczywiście śnieg, zaśnieżone tereny. A więc z przyjaciółmi podąża tą trasą i ten wyścig jest bardzo ciekawy. Bohater przeżywa pewną przemianę wewnętrzną, metamorfozę. Nie wiem, nie powiem, na czym ona polegała, żeby was zachęcić do przeczytania tej naprawdę bardzo ciekawie napisanej książki, która zawiera portret naprawdę ciekawego bohatera. Można ją przeczytać zanim lub po, jako uzupełnienie książki, na którą również ja czekam, jak to jest, że Rzeźnicy i lekarze, o właśnie praktykach lekarskich w Wielkiej Brytanii
w którymś tam wieku, chyba w XIX wieku, a ta jest naprawdę bardzo dobra. Otrzymałam również drugą książkę Andrew Millera, czy Millera, pod tytułem Casanova zakochany. Też ją przeczytałam. Stary Casanova wspomina swój romans, kiedy był w Londynie. Romans z kobietą. Przeczytam wam, co o tej kobiecie tu, czego się o tej kobiecie dowiadujemy. Ona miała, nazywała się Marie Charpillon, była później kochanką angielskiego radykała Johna Wilkesa, jednak po roku 1777, w wieku zaledwie 30 lat, znikła z kart historii. Jej los pozostaje nieznany. My dowiadujemy się o niej dzięki temu autorowi, Andrew Millerowi. Obie książki polecam, ale właśnie szczególnie tę o dokonaniach Jamesa Dreyera. Książka naprawdę ciekawa. Polecam do przeczytania. Dziękuję. Do zobaczenia.